Dzień dobry. Wśród moich pacjentów często słyszę o wątpliwościach dotyczących najlepszego oleju do smażenia. Spotykam się z fałszywymi tezami i wątpliwościami. Dlatego dzisiaj, w tym stosunkowo krótkim materiale, chciałbym przedstawić Państwu krótko zebrane informacje, na czym najlepiej smażyć. Jeżeli Państwo są na moim kanale pierwszy raz, pozwolę się Państwu przedstawić. Nazywam się Krzysztof Kustra i jestem doktorem dietetyki. Zapraszam! Głębokie smażenie polega na obróbce termicznej jedzenia przed zanurzaniem go w gorącym oleju. Idealna temperatura wynosi około 170-190 stopni Celsjusza. Zanurzanie żywności w oleju w tej temperaturze powoduje, że jej powierzchnia ulega obróbce cieplnej niemalże natychmiast. Podczas smażenia z zewnętrznej części tworzy się jakby skorupa oddzielająca wewnętrzną część pokarmu od gorącego tłuszczu. W tym samym czasie wilgoć wewnątrz żywności zostaje zachowana i zamienia się w parę, gotując jedzenie od wewnątrz. Do prawidłowego przeprowadzenia procesu smażenia konieczny jest odpowiedni dobór tłuszczu smażalniczego i jego dostosowanie do potrawy. Przydatność tłuszczu do smażenia określa się na podstawie temperatury dymienia tłuszczu. Im wyższa temperatura dymienia, tym tłuszcz jest bardziej przydatny do smażenia, bowiem w trakcie długotrwałego ogrzewania tłuszczu i działania takich czynników jak wysoka temperatura, tlen atmosferyczny czy woda zawarta w smażonym produkcie, dochodzi do stopniowego rozpadu tłuszczu z wydzielaniem się związków lotnych takich jak akroleina i nielotnych takich jak hydroksyna tlenki czy akryloamid. Unosząca się w powietrzu akroleina może być nawet niebezpieczna dla płuc. Ponadto związki te pogarszają jakość sensoryczną produktów smażonych i tak jak wspomniałem, są toksyczne pod wieloma względami. Aby proces smażenia przebiegał prawidłowo, bez wytworzenia tych toksycznych substancji, olej musi posiadać odpowiednią temperaturę, bowiem zbyt niska spowoduje, że olej przedostanie się do środka żywności, czyniąc ją tłustą. Z kolei zbyt wysoka temperatura spowoduje, że jedzenie będzie bardziej suche, a olej utleniony. Do prawidłowego doboru odpowiedniego oleju do smażenia kluczowa jest jego stabilność, bowiem niektóre oleje mogą wytrzymać w odpowiedniej formie wyższe temperatury niż inne. Bezpieczna temperatura podgrzania jest charakterystyczna dla danego oleju, na przykład w przypadku masła jest to w granicach 150 stopni Celsjusza, a już na przykład w przypadku oleju słonecznikowego jest to 225 stopni. Tym samym warto zwrócić uwagę, że masło nie nadaje się do głębokiego smażenia, dodatkowo zawiera niewielkie ilości węglowodanów i białka, które spalają się po podgrzaniu. Oleje, które zawierają wyższe poziomy kwasów tłuszczowych nasyconych, wydają się być bardziej stabilne po podgrzaniu i bardziej odpowiednie do głębokiego smażenia. Natomiast oleje, które są w większości nasycone i jedno nienasycone, są dobre do klasycznego smażenia. Niekoniecznie dobre do smażenia są oleje zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak olej z czarnuszki czy olej lniany, wszelkiego rodzaju oleje z orzechów. Dzieje się tak dlatego, że wielonienasycone tłuszcze, które znajdują się w dużych ilościach w tej grupie olei, zawierają dwa lub więcej wiązań podwójnych w swojej strukturze chemicznej. Te podwójne wiązania mogą reagować z tlenem i tworzyć szkodliwe związki. Nie bez znaczenia jest również sam smak, bowiem podczas głębokiego smażenia preferowane są oleje o neutralnym smaku. W tym przypadku, przechodząc do meritum, dobrym wyborem do głębokiego, długotrwałego smażenia może być olej kokosowy, bowiem badania wykazały, że nawet po 8 godzinach ciągłego smażenia w temperaturze 180 stopni Celsjusza jego jakość jest nadal akceptowalna, a kompozycja kwasów tłuszczowych, w którym to 90% stanowi kwasów tłuszczowych jest nasyconych, czyni go odpornym i stabilnym na wysoką temperaturę. Kolejnym moim faworytem, nie tylko do smażenia, ale do używania stale w kuchni, jest oliwa z oliwek. Jest jednym z najzdrowszych tłuszczów, jest odporna na ciepło, nie bez znaczenia jest fakt, że w oliwie znajduje się kwas oleinowy, który stanowi aż 70% jej składu, należąc do jednonienasyconych kwasów, jest on termicznie stabilny.
Ponadto, jak wykazały badania, może mieć on właściwości przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Kwas ten ma tylko jedno podwójne wiązanie, co czyni go względnie stabilnym. Posiada również antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, czyniąc je mniej aktywnym i przez to nieszkodliwym dla naszych komórek. Temperatura dymienia oliwy z oliwek wynosi około 176 stopni Celsjusza. Oliwa z oliwek jest dodatkowo bogata w witaminy A, E, D i K, które działają jako przeciwutleniacze. Prócz witamin w oliwie z oliwek znajdziemy związki przeciwutleniające zwane oleokandalem i oleuropeiną. Mogą one mieć działanie przeciwzapalne, w tym pomagają zapobiegać utlenianiu złego cholesterolu. Badania mówią jednocześnie, że oliwa z oliwek jest zdrowa dla serca i może pomóc w zapobieganiu stanom takim jak otyłość, zespół metaboliczny czy cukrzyca typu drugiego. Wynika to właśnie z wysokiej zawartości jednonasyconych kwasów tłuszczowych, jak i również antyoksydantów, polifenoli i tokoferoli. W jednym z badań naukowcy używali oliwek z oliwek w tkownicy przez ponad 24 godziny, zanim nadmiernie się utleniła, co świadczy, że jest doskonałym wyborem nie tylko do krótkotrwałego smażenia na patelni, ale również do głębokiego smażenia np. w frytkownicy. Szanowni Państwo, jeżeli podobał się Państwu przeze mnie przygotowany materiał, wdzięczny będę za subskrypcję, która pozwoli mi się rozwijać. Z racji tego, że jestem doktorem dietetyki, zaznaczam, że prezentowany materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, a wyłącznie charakter informacyjny i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, bowiem zawsze zastosowanie działań należy rozpatrywać indywidualnie. Dziękuję.